Siemanko, z tej strony Wojciech i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 13 budowania składu. Tym razem składzik nie hybryda, do tego bez bramek, także dlatego trwa niecałe 2 minuty, także to jest mega, mega szybkie budowanie składu. Po prostu chciałem Wam przedstawić, jak moim zdaniem wygląda najlepszy możliwy do zrobienia skład MLS. W bramce mamy tego oto Austriaka Grzybus Sporinga, coś takiego, nieważne, wiem, że to źle przeczytałem, ale wysoki, solidny bramkarz. I Hemelu. Szybki, dosyć wysoki, 2900 coins, bardzo spoko. Na środku obrony Olav, sprzedałem go chyba za 25k, także dosyć drogi zawodnik, ale mega dobry. No i Marvel Win, najszybszy obrońca w grze, środkowy obrońca oczywiście. Nie wiem, czy są jacyś obrońcy z 94, ale mega, mega dobry obrońca. Juninho, zupgrade'owana wersja, zajebisty, mega strzał. Rzuty wolne, no wiadomo, że rzuty wolne są kozackie. Alonso, szybki, defensywny, bardzo, bardzo spoko, bardzo dobrze się nim grało. Castillo, 4 gwiazdki, 90 tempa. Thierry Henry, legenda, po prostu legenda, kozacki. I to jak stoi przy rzucie wolnym. Tutaj zastanawiałem się, tak było ciężko, z kim brać rzuty wolne, ale cóż. Dalej, drugi Informarobiego Kina, sprzedana chyba za 14k. Spoko zawodnik, troszkę wolny, ale tak to spoko. Divayo 99 finishing. No 12k sprzedałem też chyba około 15, także bardzo, bardzo było warto. I najlepszy gracz London Donovan, sprzedany później za 80k, także to również zarobiłem. Tak ten cały skład w sumie wygląda. Team of the Season, 2 informy, 5 srebrnych, 3 złotych. Także taki szybki składzik, dosyć drogi, natomiast chyba jest to najlepszy skład MLS, jaki mogę zrobić. Piszcie w komentarzach, czy się podobało. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej!